Witam więc wszystkich na spotkaniu z artystami, twórcami spektaklu Romeo i Julia w reżyserii Macieja Konopnickiego. Spektakl wyprodukowany przez Gdański Teatr Szekspirowski w ramach cyklu Teatry Europy i Świata, który tym razem w tym roku po raz pierwszy odbył się online. Spektakl jest też dostępny na platformie On Teatr Szekspirowski, czyli na platformie Shakespeare Online. Witam Macieja Konopnickiego, reżysera spektaklu. Dzień dobry, witam wszystkich Czy bardzo się serdecznie. Słyszymy? Tak, ja słyszę Ciebie dobrze. Witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. No, słyszymy się. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Teraz słyszę. Słuchawki moje. Witam serdecznie. Dobrze, witam. Mamy dzisiaj dzień po prostu tak, dzisiaj walki. Technika naprawdę płata nam figle. Przepraszamy Państwa też od razu za to opóźnienie z rozpoczęciem spotkania. Ja mam tutaj z kolei u siebie znikający obraz na ekranie cały czas, więc mam nadzieję, że to na dzisiaj przygód już koniec z technikaliami. Witam Sandrę Szwarc, autorkę tekstu. Dzień dobry. Łamane na William Shakespeare, o tym zaraz porozmawiamy. Oczywiście witam Annę Przybysz, twórczynię roli Julii. Dzień dobry, dobry wieczór. I Igora Teodorowicza, czyli naszego spektaklowego Romea. Dobry wieczór. Sprawdzamy od razu, czy się dobrze słyszymy. Drodzy, zacznijmy może od pierwszego pytania. Maćku, panie reżyserze, bo rozmawialiśmy sobie tutaj czekając na to, aż Facebook nas udostępni, aż będziemy widoczni, trochę o tym, że jesteśmy w rzeczywistości online, no, żadna to nowość, to już banał, można by powiedzieć, ale chciałam od tego zacząć naszą rozmowę właśnie, czyli czy ten spektakl Romeo i Julia, który stworzyliście wspólnie, którego już jesteś reżyserem, czy to jest, znaczy jakie to jest twoje doświadczenie online i czy pierwsze tego typu, jak w ogóle ci się z tym pracuje, z tą formą? Mam nadzieję, że słychać mnie, bo znowu się przełączyłem tak, na słuchawki. Dobrze. No taki teatr online to było marzenie moje i Piotra Wyrzykowskiego, który tu był odpowiedzialny za scenografię i kostiumy, ale tak naprawdę gdzieś tam ten pomysł na taki teatr i na online taki, na taką sztukę, to był nasz wspólny pomysł kilka lat temu. No nikt się nie spodziewał wtedy, że przyjdą takie czasy, że właśnie będzie potrzeba takiego spotkania z kulturą. Wtedy to były raczej, myśleliśmy o jakiejś fanaberii i takim przeniesieniu do świata pewnych wydarzeń. Między innymi w różnych tam pisaliśmy na konkursy międzynarodowe, już tam było blisko, do Bristolu, pamiętam, pisaliśmy, chcieliśmy przenieść rewolucję ukraińską na ulice angielskie za pomocą internetu, wybudować w przestrzeni wirtualnej, przenieść plan Kijowa na różne miasta. Pomysły mieliśmy wiele pomysłów szalonych i trudno było je zrealizować, bo ludzie sobie jakby nie bardzo wyobrażali, że to będzie interesujące, no bo mieli świat ten realny, w którym mogły się wydarzać takie wydarzenia i czy spektakle, czy działania. No jak się pojawił tutaj temat takiego realizacji Romeo i Julii, to od razu wiedziałem, że chcę to zrobić z Piotrem. Co było okazją do powrotu do tych naszych pomysłów, bo niestety mieliśmy jakieś takie przykre doświadczenie z, w zasadzie już ze zdobytymi pieniędzmi na realizację w Krakowie przy okazji reminiscencji teatralnych.
No i potem mieliśmy taki moment, że już straciliśmy wiarę w to, że to się uda zrobić i cieszę się bardzo, że była okazja, żeby tutaj skromnie, ale żeby opowiedzieć o tym językiem, który nas interesuje i który nam sprawia ogromną przyjemność artystyczną. Dodajmy tutaj, że mówimy cały czas, powinnam przedstawić też o Piotrze Wyrzykowskim, czyli współautorze koncepcji i właściwie takim człowieku renesansu przy tym spektaklu, czyli autorze nie tylko kostiumów i scenografii, ale i koncepcji kadrów i światła, mnóstwa tutaj jakby wielkiej machiny wizualnej, którą operuje ten spektakl. Ale poprzednio też wspomniałeś wcześniej w naszych rozmowach, że myśleliście o Hamlecie, no tutaj Romeo i Julia. Jakby jestem ciekawa pierwszych waszych myśli, pierwszych kierunków w rozmowach nad interpretacją, nad jakby tym, co uruchamia w was ten spektakl, co chcecie nim mówić. Pierwsza myśl to była ta, że jest z nami Sandra Schwarz, bo to był taki element, którego nam przez wiele lat brakowało, po prostu ktoś, kto dobrze pisze i będzie naszym wsparciem z tej strony. Tak naprawdę borykaliśmy się z tym, że z adaptacjami, językiem tych pomysłów, które mieliśmy. I pierwsze była moja radość, że jest, mamy Sandrę, z którą chciałem współpracować wcześniej i to było dla mnie wspaniałe, także cieszę się, że jest dzisiaj z nami i że była w tym projekcie, bo miałem taki spokój, że z tej strony no mam zaufaną osobę w teamie, którą rozumiem i która podoba mi się po prostu to, co pisze i robi. To było pierwsze. Druga myśl nasza była to no trudno nie skorzystać z tego, że są dwa rody, które ze sobą walczą i no mamy kontekst jakby tego dzisiaj w naszym życiu, który odciska piętno na naszych relacjach, a tutaj myślę, że zapomniany taki temat. Wcześniej pamiętam jakieś takie interpretacje, że ktoś tam próbował zrobić z tego jakiś tam, nie wiem, kibiców zwaśnionych, jakichś takich zacietrzewiałych ludzi, którzy ze sobą walczą, a już dzisiaj jest to nam łatwiej zrozumieć, ten nacisk społeczny na tych młodych ludzi, myślę, i to była pierwsza myśl taka chyba, od której się zaczęło. No właśnie, bo to jest mało romantyczna historia w tym wydaniu, powiedziałabym, ośmielę się tak powiedzieć. Tutaj zresztą ten charakter teatru szekspirowskiego, tego budynku jest, no podkreśla przekaz, ale też sam bardzo mocno jest wydobyty tutaj na światło dzienne, gra niesamowicie. Znajdujemy się tutaj w jakiejś sytuacji opresyjnej, w jakiejś sytuacji zagrożenia. Wszystko zresztą, cały spektakl rozpoczyna się od sceny pochówku. Powiedzcie proszę, skąd takie też odwrócenie tej historii, bo niby jest ona o tytułowych młodych bohaterach, ale tak naprawdę mam wrażenie, że słyszymy ich tutaj najmniej i nie jest to bez powodu. Może Sandra tu też mi pomoże, razem powiemy, ale dla mnie było ważne po prostu dlatego odwrócenie, żeby widz zobaczył, że ten świat dorosłych nie wyciąga wniosków. To znaczy, że traci to pokolenie młodych ludzi przez to, że jest nierefleksyjny, że nie umie
przyznać się do błędów i pomimo tego, że są ofiary tego systemu, nadal nie reaguje. Pamiętam reakcję naszych Romea i Julii, którzy na próbie zaczęli się śmiać tak nerwowo. Ja mówię, no czemu się śmiejecie, byłem taki przejęty. Oni mówią, że już tylko to im pozostaje. Także mimo, że jestem dużo starszy, ale mam kontakt z młodymi ludźmi gdzieś na uczelni i przynajmniej staram się ich zrozumieć. Tak? Nie wiem, może Sandra coś dodasz? Tak, może ja trochę opowiem w ogóle o początku tej historii, jak to wyglądało z mojej perspektywy, ponieważ dostałam informację, że taki projekt istnieje, ma powstać, dostałam propozycję napisania tekstu, właściwie przyjrzenia się dramatowi Szekspira. I pierwsza rzecz, która była dla mnie taką inspiracją, to aktorzy, których dzisiaj z nami nie ma, to znaczy Joanna Tomasik-Gierczak i Jacek Gierczak, aktorzy Teatru Miniatura, którzy debiutowali Romeem i Julią w teatrze i pomyśleliśmy właśnie, że to by był taka świetna klamra, świetny powrót w pewnym sensie. Natomiast no, nie mieliśmy jeszcze tematu, nie mieliśmy jeszcze pomysłu na to, jak opowiedzieć ten tekst, no bo prawda jest taka i nie wiem, na ile się ze mną zgodzicie i na ile Państwo się słuchający ze mną zgodzą. Natomiast Romeo i Julia, jest to taki tekst już dosyć wytarty, to znaczy no wszyscy znamy tę historię, wszyscy wiemy, że to młodzi, że ta miłość taka trudna, niespełniona i tak dalej. I mam wrażenie, że coraz trudniej jest opowiedzieć tę historię w ogóle, przyjrzeć się jej, żeby ona była w jakiś sposób niebanalna, żeby była aktualna, żebyśmy w jakiś sposób byli w stanie się utożsamić z bohaterami, poczuć ich ból, no bo tak naprawdę cały czas gdzieś tam o ten ból, o tę niemożliwość tej miłości tutaj chodzi. No i właśnie podczas takiej naszej wizyty w Teatrze Szekspirowskim razem z Maciejem i z Piotrem, kiedy planowaliśmy inscenizację, stwierdziliśmy, że najbardziej inspiruje też nas ten budynek. To znaczy Teatr Szekspirowski jest fantastycznym dziełem architektonicznym, dla niektórych kontrowersyjnym, natomiast nie można mu odmówić no, jakiegoś takiego pierwiastka geniuszu. I właśnie spacerując po tym Teatrze Szekspirowskim stwierdziliśmy, że chcemy, żeby on był też bohaterem, to znaczy, że to jest ta nasza Werona tak naprawdę. I w tym momencie połączyły się tak jakby te dwa tematy, czyli ten pierwszy, o którym mówiłam na początku, czyli mamy dwójkę starszych aktorów i właśnie Werona, to znaczy pomyślałam, że to jest właśnie bardzo ciekawe, że tak naprawdę ta historia Romea i Julii to tak naprawdę jest historia dogłębnie tych zwaśnionych rodów, znaczy ich tragedia nie byłaby możliwa, gdyby nie ta atmosfera, która może w dramacie Szekspira jest bardziej widoczna w odczuciach młodych, natomiast ona jest namacalna, ona jest realna, ona jest niemożliwa i ona sprawia, że ich życie zaczyna się robić duszne. No i właśnie co to sprawia? To miejsce, to Werona, to jest właśnie ten cały system, który został wytworzony przez dwie skłócone rodziny, dwie jakieś frakcje, opcje. I tak to nam się zaczęło powoli kleić właśnie tematyczne, że chcemy opowiedzieć właściwie nie tylko o tej miłości, no ale właśnie o czymś innym. I tak naprawdę w tej naszej inscenizacji głównym bohaterem na początku mieli być pan Montecchi i pani Capuletti. Głównymi bohaterami ostatecznie są Romeo i Julia, ale też takim bohaterem, który nad tym wszystkim sprawuje pieczę, jest Werona. Jest taki twór, który ta społeczność sobie stworzyła, w który wierzy i który pożera życia wszystkich tak naprawdę. I jedyną tak naprawdę opcją, której już Szekspira nie ma, jest zdrową opcją, taką można powiedzieć terapeutycznie, jest ucieczka. Więc tak mniej więcej przebiegały nasze jakieś takie ścieżki myślowe.
żeby jak najciekawiej opowiedzieć tę historię i też najbliżej nam, to znaczy, żeby ona była z jednej strony emocjonująca, żeby nie zatracić tego, co Szekspir opowiedział, ale żeby coś wnosiła do naszych żyć i żebyśmy mogli się utożsamić właśnie z tym dramatem na nowo. No, dodajmy też, że nie jest to historia opowiedziana no, ani linearnie, ani tym bardziej w całości, bo jest to pewnego rodzaju wycinek, fragment, impresja nawet może na temat Roma i Julii, bo ta historia właśnie posłużyła do opowiedzenia trochę czego innego, to znaczy pewnego czegoś, co mówi dużo właśnie o naszej rzeczywistości, o tym, co nam bliskie, współczesne, czym żyjemy, co jest takie żywe bardzo dla nas teraz. Ale też to jest chyba też spór, właściwie to jest moje pytanie, czy też to chcieliście pokazać, taki spór odwieczny, można by powiedzieć, między starymi i młodymi i tym, kto ma rację. Ja tylko chciałem jeszcze tam sekundkę dodać, że Sandra napisała ten tekst, to taki był też jakby na początku pomysł, żeby utrzymać metrum tego budynku, to znaczy ten budynek jest zbudowany tam na takim palach, które są co 180 tam parę centymetrów, czyli tam 9 tak, łokci. Tak, na module budowlanym, tak, to znaczy dawny moduł budowlany 2,80, 2,80 cm, tak, oczywiście tak, został się inspiracją dla architekta, żeby go zwielokrotnić w tym budynku. Tak, tak, przepraszam, 280, nie 180, 280 i staraliśmy się, żeby w każdej scenie było te 280 znaków i żeby powstało coś w rodzaju takiego wiersza wideo. Dla mnie to był też taki, no taka nasza tam tajemnica pracy, ale też troszkę o to chodziło, żeby zamknąć się w taką formę, no, dać sobie pewne ograniczenia, w których dopiero znajdziemy przestrzeń na wypowiedź. Zapomniałem pytania. Właściwie to już pociągnąłeś coraz bardzo ciekawą stronę naszą rozmowę. Ta rytmizacja spektaklu z budynkiem, z jego architekturą, to jest rzeczywiście pierwsza taka w ogóle, pierwszy taki przypadek, ośmiela się stwierdzić chyba, w teatrze. Ale jednak pociągnę Was w stronę tego, co nas doprowadzi też do pytań skierowanych do aktorów w końcu, którzy się nam tutaj dzielnie przysłuchują. Na razie jeszcze nie mo. Czy rzeczywiście ten dla mnie przynajmniej wyraźny nacisk tutaj na ten taki spór odwieczny, kto ma rację, tak? Kto jest mądrzejszy, kto wie więcej, starzy czy młodzi, bardziej doświadczeni, mniej doświadczeni, czy w ogóle tak naprawdę mamy takie kategorie, czy to, co przyjmujemy od zawsze, zapewni, że wychowywane są na podobieństwo rodziców, a rodzice są zawsze mądrzejsi, zawsze wiedzą lepiej, nie tylko ich kształtują, ale mogą za nie decydować, mogą im pewne rzeczy narzucić, czy to jest też o tym? Ja tylko taką psychologiczną anegdotkę tutaj opowiem, która dla mnie była ważna. Zdarza się, że na przykład dzieci mają ogromny problem z na przykład wyborem zabawki tam, czy wyborem ubioru i tak dalej. I nie wiedzą, motają się, ciągle nie wiedzą, dlaczego wybrać taki czy taki. No, najczęściej jest to objaw po prostu dużego nacisku rodziców na to, co dziecko ma wybrać. To znaczy ono nie wie, czy ma wybrać to, co ono chce, czy to, co rodzic chce. I mi zależało na tym, żeby tą stawkę bardzo podbić tutaj w tym spektaklu, żeby te dzieci były mocno sformatowane przez tych rodziców, żeby ten wybór był jeszcze trudniejszy. Tak tutaj rozmawialiśmy z Sandrą, żeby właśnie oni mieli tym bardziej trudny wybór, bo ten wybór jest przeciwko temu, w co dotychczas wierzyli, a impulsem do tego, żeby
ta zmiana się pojawiła, jest uczucie. I jakby to, że nie da się z tym uczuciem walczyć, bo po prostu ono jest silniejsze. Uczucie, miłość, dobro, tak myślę, na tym mi zależało. Ja tylko dodam, że myślę, że nie tylko tutaj chodzi o tę taką odwieczną, znaną z literatury, walkę pokoleń. Wydaje mi się, że chodzi tutaj też o troszeczkę coś innego, to znaczy właśnie to, co już Maćku wspomniałeś przed chwilą, to znaczy o taki sposób projektowania własnych potomków, który wydaje mi się jednym z najbardziej chyba krzywdzących takich mechanizmów psychologicznych, w dużej mierze przemocowych, bo każdy człowiek rodzi się oczywiście czyimś dzieckiem, natomiast w dużej mierze wszyscy jesteśmy indywidualnymi jednostkami, które mają swoje potrzeby, swoje pragnienia. I w momencie, kiedy i tak jakby to zostaje nam narzucone, w jakim kierunku mamy zmierzać, jaką ścieżką podążać, a co więcej, wiemy podskórnie, że jeżeli zrobimy coś odwrotnie, no to w takim razie zawiedziemy wszystkich, zawiedziemy rodzinę. Jest to niesamowicie przykre po prostu. I wydaje mi się, że to jest też taka rzecz, z którą... Od której z jednej strony społeczeństwo odchodzi, a z drugiej nie do końca, to znaczy popada właśnie w taką jakby bardziej świadomą formę projektowania swoich potomków, to znaczy ta wiedza, którą teraz posiadamy na temat wychowania, na temat takiego posiadania dzieci, doświadczenia, które też sami mamy niejednokrotnie, sprawia, że chcemy w te dzieci jak najwięcej inwestować, jak najbardziej je stworzyć właśnie tak idealnie, na nowo i to się nie zawsze sprawdza. No ale oczywiście, no, tak jakby mówię teraz już dosyć szeroko, natomiast wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która nie tylko właśnie ten konflikt pokoleń, ale właśnie jakaś taka próba opacznego zrozumienia miłości rodzicielskiej. To znaczy, to nie jest miłość, kiedy pan Montecchi czy pani Capuletti mówią, że kiedy tak zrobisz, tak będzie dobrze, bo ja to wiem. Bo właśnie nie wiedzą, nie są tymi swoimi potomkami, mimo że mogą być z nimi bardzo blisko związani. Więc tutaj mi się... To jest chyba właśnie ta tragedia, którą my chcieliśmy pokazać najbardziej. Wydaje mi się to interesujące, bo też mam trochę kontaktu z młodszym pokoleniem, można tak powiedzieć, i wydaje mi się, że właśnie każdy ma prawo wyboru po prostu swojej ścieżki. A kiedy ta ścieżka już jest projektowana bardzo szybko, no to niestety trudno jest odnaleźć siebie. Rodzaj takiego nacisku tego świata dorosłych, właśnie nie tylko konfliktu pokoleniowego, który jest naturalny, tylko takiego nacisku, obserwujemy teraz, dzieci, część przynajmniej jest mocno doinwestowana. Ja myślę, że są też, jak się rozejrzymy, to też zobaczymy, że jest pewien rodzaj przemocy ekonomicznej wobec dzieci. Dostaniesz zabawkę, jeżeli ja zainwestowałem w ciebie w korki inne i w zasadzie dzieci nie mają wyjścia, już nie mówiąc o śledzeniu za pomocą właśnie telefonów komórkowych, internetu, nie dostaniesz telefonu, aplikacji, gry, czegoś, nazywając rzeczy po imieniu, to jest przemoc, tak? Czy różne rodzaje, ja też mam dzieci, takiego nacisku, jeżeli chodzi o ideę, państwo zaczyna, ponieważ państwo wpłaca pieniądze rodzicom, więc zaczyna ingerować w to wychowanie. Ci obywatele są jakoś kształtowani. To był taki temat, który startu jakby. Świata, który wywiera nacisk na tych młodych, że mają myśleć tak, a nie inaczej. Tak, tutaj myślę, że znamienne słowa pana Montecchi, który
już po ucieczce młodych mówi, gdzie moje spełnienie? To jest takie projektowanie swoich dzieci na, nie tylko na własne podobieństwo, czy na wzór własnych wyobrażeń o tym, co najlepsze, ale też takie właśnie spełnianie się poprzez, realizowanie się poprzez dzieci, które mają być naszym naturalnym przedłużeniem, prawda? Tak, no i te dzieci niestety potem muszą sprostać zadaniu podwójnemu, bo z jednej strony czują to, co one czują, i żeby żyć tak, jak one chcą, a z drugiej czują, że muszą realizować jakieś życie rodzica. No i tu znajdują wyjście z tego, takie, które sobie tam wymyśliliśmy, że wychodzą poza obraz wspólny, wychodzą poza to dzieło, wychodzą poza Weronę. No mam nadzieję, że to jest jakoś tam uniwersalne. Tu przechodzimy też do bardzo ciekawego wątku. Igor nam zniknął gdzieś na chwilę, mam nadzieję, że zaraz wróci. Młodzi tytułowi bohaterowie właściwie są schowani za tymi dorosłymi, to znaczy nie są bezpośrednio dopuszczani do głosu, może inaczej, nie są słuchani przez nikogo oprócz nas, widzów. Wszystko, co mówią ważnego, mówią w samotności. Żaden bohater się im wtedy nie przysłuchuje przecież. I albo mówią to sami, wyłącznie do nas, którzy podsłuchujemy to niejako w ich samotności, albo do siebie nawzajem. A tak naprawdę świat dorosłych nie ma dostępu do ich emocji, do tego, co oni myślą, z czego chcą. Nawet wręcz jasne jest, że nie ma czasu na to, ani ochoty, żeby tego słuchać. I tutaj mam pytanie do was, do Julii Romea, do Anny, do Igora. Jak wy czytacie tutaj to pokolenie, które reprezentujecie? Tak się tutaj składa. Czy macie poczucie w ogóle, że to jest jakiś wasz głos? Czy identyfikujecie się z tym, co mówią bohaterowie? Ale też czy myślicie, czy uważacie, że to jest z ich strony ostatecznie bunt czy ucieczka? Może zacznijmy od Gora, bo podobno ma większe ego, tak Ania? Tak na wizji. Wydaje mi się, że to nie jest, nie można tego rozgraniczyć między buntem a ucieczką, że to są te dwa słowa tak naprawdę idealnie odwzorowują, ale jednocześnie to, co nasze postacie miały na myśli i co my mamy na myśli przede wszystkim, bo to jest bardzo dobrze napisany tekst i on tak naprawdę sam się kładzie na język podczas gry, tak naprawdę odgrywania tego wszystkiego. Chodzi o to, że naprawdę tam nie trzeba było nic zmieniać. Jeżeli chodzi o moje osobiste odczucie względem tego, co się dzieje obecnie od kilku lat w państwie i tak dalej na świecie i jak było to przekazane w tej sztuce, no to jest to moim zdaniem idealne odwzorowanie tego, bo odkąd ja na przykład pamiętam od małego dzieciaka, cały czas są dwie strony konfliktu. Cały czas. Nie ma jednej jedności. Nie jesteśmy w stanie się połączyć i wyznawać jedno zdanie chociażby w jednej kwestii. Każda kwestia zawsze dzieli tak naprawdę naród na dwie strony. Jedni są za, jedni są przeciw. I najgorsze w tym wszystkim jest to chyba, że raz młodych nikt nie słucha, bo zawsze się mówi, a młody nic nie przeżył, a młody nic nie wie, a ja lepiej, a ja miałem więcej doświadczeń w swoim życiu i tak dalej, i tak dalej. To jest raz, że nas się nie słucha, a dwa, że starsi nam próbują nam włożyć do głowy swoją rację i że ich racja jest najważniejsza i najlepsza i nie ma żadnej innej. I faktycznie jest tutaj to dobrze pokazane w tej scenie, gdzie oni po prostu wbiegają w siebie i znikają. Oni tak naprawdę nie umarli tutaj, oni nie zginęli, oni po prostu wyszli z tego
Oni nie chcą już w tym być. Im się znudziło. Już za dużo było tego wszystkiego i chcą po prostu iść swoją drogą, zupełnie inną, gdzie nikt nie, nad głową nie będzie im mówił, jak oni mają położyć stopę, tak mówiąc metaforycznie, jak mają położyć rękę, co mają powiedzieć, co mają wyznawać, jak mają się ubrać. Ogólnie wszystko. Dlatego to jest takie właśnie wyjście z całej tej sytuacji, nie obwiniając nikogo. Tak chyba tyle. Ania? Może ja na początku wytłumaczę się z tego ega Igora. To był oczywiście uszczypliwy żart pod adresem mojego kolegi, więc... Ja przepraszam, że takie kuluary, ale to miało być takie pieszczotliwe, zupełnie bez złych intencji. Nie pomyślał, że tutaj coś ten. Czy nasi Romeo i Julia są naszym głosem? Powiedziałabym, że jak najbardziej. To znaczy, nie możemy się wypowiadać oczywiście za całe pokolenie, natomiast z tego, co ja czuję i co udaje mi się, mam nadzieję, prawidłowo zaobserwować, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to jest bardzo aktualny głos, zarówno biorąc pod uwagę to, co oni mówią w swoich rozterkach, kiedy są sami, i to, co mówią między sobą i to, co robią. To znaczy, kiedy w rozterkach pojawia się temat, kiedy Romeo gdzieś tam diagnozuje to wszystko, mówi, że temu wszystkiemu jest winna nienawiść. Kiedy Julia mówi o tym, że już dawno zaplanowała swoją ucieczkę, to jest, wydaje mi się, że to jest dokładnie ten głos w momencie, kiedy jesteśmy, jak to ładnie zostało napisane, wprzęgnięci w ten spór, który trwa, odkąd sięga nasza pamięć, bo my tak naprawdę nie pamiętamy, kiedy się ten spór zaczął, o co poszło i dlaczego mamy tylko dwie strony do wyboru, to tak, to takie są tylko myśli, że możemy tylko to diagnozować albo uciekać, bo dlaczego nam się przygląda tylko Werona i tylko Werona gdzieś tam słyszy nasze myśli, nasze rozterki, bo nikt inny nas nie słucha, bo nasze pokolenie dzisiaj jest z różnych stron zarządzane przez osoby, które straciły z nami łączność i to jest to, o czym wspominał już reżyser, że dorośli stracili kontakt z młodzieżą, już się nie rozumiemy. I to doskonale było widać na przykładzie niedawnych wydarzeń, kiedy młodzież po prostu wyszła na ulicę z memami w ręku, bo tego inaczej się nazwać nie da. Nasza komunikacja już dzisiaj polega na czymś innym. I trudno jest wrócić do tego porozumienia między starszym pokoleniem a młodszym, więc próbując wyjść z tej patowej sytuacji, nie musieć wybierać między dwiema stronami, bo jakby zostały dwie strony i nic więcej się zrobić nie da, cokolwiek byśmy nie zrobili, to nie przynosi skutku. Jedyne, co przychodzi do głowy, to jest wyjść z tego sporu. Nieważne, czy wyjechać, czy uciec, czy cokolwiek. Po prostu nie brać w tym udziału. Czy oni uciekli, czy się zbuntowali, czy to ich działanie jest buntem? Ja uważam, że tak, że jak najbardziej jakiekolwiek odcięcie się od tego wzajemnego wlewania w siebie nawzajem jadu jest właśnie buntem. To jest prosty sabotaż. Teraz ja siebie nie odciszyłam. Popadałem w schematy, cudownie, spotkań online. Słuchajcie, ten spektakl kończy się już właściwie na napisach bardzo takim dla mnie poruszającym, przejmującym dźwiękiem. Jak to jest z tym wychodzeniem na ulicę i z tą walką w kontekście tego, co mówicie, z tą niechęcią, z tym zmęczeniem, z tą chęcią wypisania się z tego wszystkiego, co się dzieje. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że jak słuchałem, jak zadałaś pytanie i potem jak słuchałem Ani i Igora, po prostu zrobiło mi się strasznie przykro. Jakby poczułem to, że chyba dlatego, że właśnie, że ci młodzi ludzie nie mają wyboru do takiego życia, jakby chcieli. No, po prostu no zwyczajnie w świecie po prostu przykro mi się zrobiło, że to tak jest. Ja tutaj nie jest przypadkowo użyty taki w trakcie spektaklu
taka poetyka, nazwałbym to poetyką glitchu, błędu, w którym jesteśmy. I on jest po prostu i ze względu na koronę, gdzie mam wrażenie, że wszyscy czekamy na restart systemu, ale jeszcze jesteśmy w błędzie takim, jak tu dalej i co dalej. Oczywiście to też jest wyzwanie i też coś nowego i jakby staram się znaleźć też pozytywy w tej sytuacji, ale też takiego błędu systemowego, między odbijania się piłeczki pomiędzy tymi dwoma zwaśnionymi rodami i tego, że sami się w tym gubimy. Ja się gubię, naprawdę mam takie momenty w ogóle przerażenia, gdzie muszę naprawdę znaleźć siebie, nie wiem, pójść na długi spacer, żeby odnaleźć, co dla mnie jest ważne, co mi sprawia radość i co tak naprawdę jest ważne dla moich bliskich i dla świata, który mnie otacza. Jeżeli ktoś ma potrzebę wyjścia na ulicę, no to ja nie widzę problemu, żeby wyszedł na ulicę, albo jeżeli ktoś ma potrzebę innej realizacji siebie, czy tego, co uważa, no to ja nie widzę problemu, ja nie widzę problemu, mnie nie przeraża jakby forma żeńska przy tytułach naukowych, ani tego typu rzeczy nie wpędzają mnie w przerażenie, tak? Natomiast mam wrażenie, że no, narracja, która jest nam sprzedawana, jakby ona nakręca tą spiralę. Ja mam na przykład duży żal, niechętnie bym znowu następnym coś zrobił o dziennikarzach, bo no, niestety to gdzieś jest tak, że to oni oddają odpowiedzialność, jednak godzą się na pewną narrację, uczestniczą w niej. Nawet w takich, już wyjdźmy poza politykę, jakby sytuacja teraz koronawirusowa, niektóra jest relacjonowana po prostu okropnie. No, ludzie, którzy... No dobra, nie będę w ten temat wchodził, nie chcę się, tutaj nie o tym jest, ale no, to jest następny temat, który też mnie męczy. Ja bym chciała trochę wrócić do tej ucieczki Roma i Julii, w sensie przynajmniej ja to pisałam z taką intencją, że ta ucieczka to nie jest pewna forma eskapizmu, po prostu właśnie tego wypisania się z Werony. Prawda jest taka, że żeby odrzucić ten świat, ten taki świat dualistyczny, manichejski można powiedzieć, nieprawdziwy zupełnie, bo nic nie jest czarno-białe, trzeba zbudować go na nowo, po prostu. To znaczy ta ucieczka właśnie jest początkiem czegoś nowego, jest początkiem nowego świata, pozostawienia tej Werony za sobą i próbą zbudowania świata na swoich warunkach, bo tak naprawdę wydaje mi się, że to jest jedyna opcja. To znaczy właśnie nie eskapizm, nie odrzucenie, nie jakaś właśnie ucieczka wewnętrzna, tylko próba podjęcia jakiejś takiej odpowiedzialności też za siebie, za swoją przyszłość, za swoje decyzje, bo to jest jedna droga, druga droga jest, no nie wiem, bierność albo po prostu zgoda na świat, w którym funkcjonujemy. Więc właśnie ja tę ucieczkę przynajmniej traktuję bardzo optymistycznie, bardzo pozytywnie. No i zobaczcie, starsi zabrali głos młodym. Tak was podzieliłam, przepraszam, trochę niesprawiedliwie, ale... Chcecie jeszcze coś dodać do tego, Ania, Igor? To nie będę was tutaj, bo sama poczułam, że być może wpuszczam was w jakieś tematy już mniej bezpieczne, czy... Więc nie brnijmy. Nie, to właśnie to... chciałabym powiedzieć, że wszystkie tematy powinny być bezpieczne, że o tym właśnie jest ten tekst, o tym jest to otwarcie, ta ucieczka Roma i Julii, że właśnie... Dokładnie, zgadzam się z Sandrą. To powinno być rozmową, wszystko powinno być dialogiem,
nie ma takich rzeczy, które powinny być przemilczane z jakimś takim przyczajeniem się traktowane. Nie, bo wtedy nie rozmawiamy, wtedy nie ma dialogu, wtedy właśnie tworzy się ten taki dualizm paskudny, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, nie ma nic wspólnego z wnętrzem ludzi, z jakąś duchowością, z emocjonalnością. Wtedy właśnie tworzy się podział. Właśnie z szacunkiem wzajemnym, Sandra, absolutnie uważam, że zgadzam się w całej rozciągłości, że po prostu w momencie, kiedy przestajemy rozmawiać, to przestajemy słuchać tej drugiej strony, tej drugiej osoby, a tej drugiej, tej 15, tej 16, każdy z nas ma swój świat i każdemu należy się szacunek i wtedy ci młodzi ludzie znajdą sobie miejsce, bo będą 17 osobą, czy 17 światem, który coś wniesie, a nie takim po prostu w schemacie odbijaniem się od tego, czy ja mogę tak uważać, czy ja mogę tak myśleć, czy nie obrazi się ktoś na mnie, że ja tak myślę, nie wyrzuci mnie ze znajomych na jakichś tam mediach społecznościowych. No. Tak, to się stało teraz bardzo wyczuwalne. Nie wiem, czy też macie takie poczucie, ja bardzo, że zaczynamy uważać, co mówimy, a wręcz co myślimy. Ale nie o to mi chodziło tak naprawdę, żeby tutaj unikać jakichś tematów, tylko poczułam sama, że być może zadałam pytanie w taki sposób, że zmuszam was do jakiejś deklaracji, a wcale nie to było moim zamysłem. Tak czy inaczej, jeśli w ten sposób zachęceni chcecie jeszcze coś dodać, to bardzo was proszę. To znaczy ja myślę, że no, to ten spektakl jest wypowiedzią. Ja nie lubię jakby wypowiedzi tam. Uważam, że artysta jakby wypowiadać się powinien w tym, co robi. I to jest moje pole do popisu, jeżeli chodzi o wypowiedź. Także ja tutaj tylko mogę opowiadać się o tym, co ja zrobiłem i dlaczego tak. Bo zapytam was teraz jeszcze o warstwę wizualną. No nie ma niestety z nami Piotra Wyrzykowskiego, którego najchętniej bym tutaj o ten temat zahaczyła, ale wy na pewno też ciekawie opowiecie, skąd takie, no zamczysko to wiemy, skąd ciemne się wzięło, natomiast jest tutaj bardzo dużo krwi, czerwieni, ale może też taka, no tak jak mówiłam na początku, od początku właściwie mamy poczucie takiej jakiejś opresyjnej bardzo sytuacji, dużego takiego ciężaru, niepokoju, zagrożenia, jakiejś takiej totalitarnej sytuacji. Z Piotrem miałem rozmowę wczoraj, mówi, za atrakcyjne jest to, być nudniejsze. Także my tu mamy swoje spory. Ja myślę, że te kolory wynikają po prostu ze strachu, z lęku, który mamy, żeby tak się nie stało. Też z tego, że chcemy żeby było lepiej. Nie wiem, to czasami intuicyjne są decyzje, czasami no też chcieliśmy, żeby ten świat był jakiś, żeby trudno było go odnieść, żeby on był jakby, no żeby był artystyczny, nie był taki jeden do jeden. Nie wiem, że zrobimy irokezy jednych biało-zielone, a drugich niebiesko-żółte. Nie. No, to by było takie, no nie w naszym stylu. A jeśli chodzi o znak, który jest na wszystkich sztandarach, wszystkich kostiumach? Piotr zaprojektował, nie dyskutowałem. Śmiałem się w trakcie realizacji, że jak coś tam nie odpowiadało, to że dlatego nie odpowiada, bo nie jest czerwone albo czarne, albo białe, jeżeli chodzi o kostiumy. I że no to jest Piotra estetyka, tutaj w ogóle nie wnikałem. Bardzo się cieszę, że miałem taką możliwość współpracy z Piotrem. Jest wybitnym artystą, do tego jest też wybitnym scenografem. Co prawda pracował w większości na Ukrainie, albo na Białorusi, albo w Rosji.
śmialiśmy się, że gdzie nie pojedzie, tam wybucha rewolucja, bo tak akurat było, bo na Białorusi teraz był podczas też tych wydarzeń, które tam były, więc temat zgłębiony, dobrze zna, że no, co jest ważne dla ludzi, że wolność jest ważna dla ludzi. To jeszcze dokończę myśl wcześniejszą, pytanie do aktorów. Jak w tej formie się odnajdywaliście, nietypowej, takiego spektaklu, który z założenia jest bez widzów, od których możecie tą energię i reakcję dostać na bieżąco, gdzie was śledzi oko kamery, gdzie właściwie mówicie z pustej przestrzeni, jakieś echo tylko wraca. Bardzo dziwne to było doświadczenie, bardzo takie... się troszeczkę siedziało okakiem na płocie, bo ni to teatr, ni to film. Niby to kamery, ale nie... ale jednak w teatrze bardzo niepodobne do niczego i tak trochę szukało się po omacku drogi, która by gdzieś tam wiodła do jakiegoś wyjścia, jak to ugryźć, w zupełnie abstrakcyjnie wykreowanej przestrzeni, w zupełnie abstrakcyjnie wykreowanym kostiumie. No gdzieś tam jak na tratwie pośrodku otwartego oceanu. Jedyne co ratowało mnie jako wykonawcę, to był najprostszy zabieg, czyli po prostu no jak do drugiej osoby, tak? Bo nie mam tutaj teatru, nie mam spotkania z widzem, nie mam kogoś po tej drugiej stronie. A jednocześnie nie jest to film taki bardzo naturalny, jeden do jednego, tak, który oddaje życie, czyli po prostu chyba najprostszym wyjściem było sadzić prawdą, jakbym do kogoś kierowała te wszystkie myśli, te wszystkie słowa, jakby kamera była po prostu okiem drugiego człowieka. A ja się trochę nie zgodzę, bo mnie się bardzo dobrze pracowało. Jak zwykle. Wprawdzie, w sensie... ja muszę coś powiedzieć. To jest może nieistotne, ale ja muszę. Bo pan reżyser, pan Maciej, mnie i Anię uczył. W szkole, na uczelni po prostu. I spotkaliśmy się z nim w teatrze, a potem spotkaliśmy się z nim podczas kręcenia filmu. I to jest zupełnie inny człowiek wtedy. Ale w obu przypadkach jest... po prostu przekazuje to, co ma przekazać aktorowi, czyli jako praca reżysera z aktorem jest bardzo po prostu adekwatnie oddane to wszystko i to, czego oczekuje, jest w stanie po prostu przekazać w takiej drobnej informacji, w takiej maluteńkiej. Więc to nie było, to był teatr w filmie, bo to nie był ani teatr, ani nie był to film. Jednak to musiało być zagrane teatralnie, ale poprzez granie filmowe, więc coś bardzo skomplikowanego, z czym się jeszcze nie spotkaliśmy. I wstępnie była taka lekka obawa z mojej strony, że jak to zagrać, a z jakiej strony to ugryźć i żeby nie było za dużo, czego oczekuje ode mnie właśnie reżyser, ale to była bardzo miła praca. I tak jak już powiedziałem wcześniej, że dla aktora też bardzo ważny jest tekst i w jaki sposób on jest napisany. Bo jeżeli bardzo często można się spotkać z tym na przykład, że jeżeli coś ci nie pasuje, to powiedz to po swojemu. Ważne, żeby był zachowany sens. Że człowiek zazwyczaj tak nie mówi i powie to w zupełnie inny sposób. A ten tekst był tak napisany, że właśnie poprzez wzgląd na to, jak jest pierwowzór Roma i Julii napisany przez Szekspira i jest to przełożone teraz właśnie przez Sandrę na naszą wersję, to było... tak w punkt wszystko napisane, że to się bardzo wygodnie, po prostu to leciało. Nie trzeba było nic zmieniać, nie trzeba było ingerować w tekst i to było tak jakby udogodnienie przede wszystkim. Ale faktycznie tak jakby to oko kamery mimo wszystko stresuje człowieka i trzeba było grać albo na drugiego partnera, albo chociaż do reżysera, żeby był jakiś człowiek, do którego się cokolwiek powie, a nie prosto w obiektyw. Ale to było bardzo miłe uczucie, nowe przede wszystkim i dobrze się pracowało.
bardzo miła atmosfera była przede wszystkim, a to jest najważniejsze chyba. Ja tylko chciałabym dodać, że Igor zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, że faktycznie bardzo pomocną dłonią w tym wszystkim była ręka reżysera, bo znaleźliśmy się, tak jak mówiłam, w zupełnie nowej dla nas formie i bardzo trudnej dla nas, przez to, żeśmy się z nią nie spotkali i ona jest taka właśnie dziwna. I tym, co nas ratowało, to jest to, że jest reżyser, że ten reżyser wie, czego chce i potrafi nam o tym powiedzieć, no i to, żeśmy z tym reżyserem już pracowali, tak? Czyli znamy się i mówimy wspólnym językiem. Aż mi się chce zapytać, czy egzamin zdali? Egzamin zdali. Nie, to nie był egzamin, to egzamin zdali w zeszłym roku, ale faktycznie to bardzo ułatwiało pracę, bo było pełne zaufanie aktora do mnie. Chociaż wiecie, no to też dla mnie też forma była nowa. To nie jest tak, że nie wiem, zrobiłem nie wiem, ileś rzeczy takich, to było poszukiwanie formy. Bardzo mi zależało na tym, żeby to jednak pozostał teatr. Stąd i myślę, że tak się stało, że mam się takie wrażenie, że to właśnie jest bardziej teatr telewizji, tylko fajnie, dobrze zagrany i taki, no, z taką przestrzenią i rozmachem. Także stąd no, taki, a nie inny wybór środków. Ja bardzo lubię każde wasze zwrócenie się. Ja to nazywam, bo specjalnie skręcone, także bohaterowie zwracają się do góry, tak jakby zwracali się dla mnie ponad tymi murami. To znaczy jakby patrzyli przez te mury do kogoś ponad tym i wtedy mogą się normalnie odezwać, powiedzieć, co myślą i co czują. Także tylko tyle jeszcze. Tutaj zerkam w międzyczasie, czy mamy jakieś pytania od naszych słuchaczy, widzów. Zachęcam bardzo wszystkich, którzy są z nami, żeby pisali tutaj pod tym streamem lub w komentarzach pod ostatnim postem, jak wam wygodniej, pytania, jeśli macie do twórców. A ja w międzyczasie jeszcze chciałam zadać, właściwie to jest pytanie do was wszystkich po części. Po pierwsze, czy myślicie, że ten spektakl jest przekładalny do takiej sytuacji grania na żywo z widzem? To może jakby... On jest przekładalny, bo w rękach Macieja Konopińskiego jest wszystko przekładalne na wszystko. Pracowaliśmy tutaj z rokiem pierwszym naszej szkoły jako statystami i oni troszeczkę tak pytali nas, jako że myśmy z Igorem już pracowali z Maćkiem, pytali nas jak się z nim pracuje. Ja tak powiedziałam, wiecie co, jakby jest taki człowiek, który lubi tak coś sobie poukładać, taki domek z kart, a potem jak już ułoży i ma gotowe dzieło i to już jest takie, że można to pokazać światu, to lubi tak wziąć talię kart, tak wyrzucić w powietrze i to się tak rozrzuci i on z tego może coś nowego. I wszystko przestawić. I to jest jeszcze lepsze, bo to pierwsze jest wspaniałe, ale to drugie jest jeszcze lepsze. Pani się nie śmieje, bo taka jest prawda akurat. Bardzo wam dziękuję. Więc Maćku, pewnie ty będziesz musiał. Nie wiem, na pewno byśmy to inaczej z Sandrą rozpisali, na pewno byśmy tutaj się jeszcze mocno pogłowili, na pewno można zrobić taką interpretację, natomiast formę trzeba by wymyślić jakąś teatralną, zupełnie nową, też na scenę, to tak się jeden do jeden, to tak się nie da. Myślę, że Norma Jule nie jest jakimś moim pierwszym wyborem, który bym chciał realizować. To był temat zadany. No myślę, że dużo pracy jeszcze takiej byśmy tu musieli z Sandrą i mojej pracy takiej, żeby jakiś tam świat wymyślić taki na scenę.
My też tworzyliśmy z dużą świadomością formy, którą zamierzaliśmy zaprezentować, to znaczy byliśmy ograniczeni czasowo pod wieloma względami, to znaczy raz, że realizacji takiej fizycznej, dwa, że formy internetowe, spektaklowe, tak jakby też może nie za dobrze znoszą zbyt długi metraż. Oczywiście to nie jest tak jakby totalnie prawda, natomiast w tym zakresie nie chcieliśmy przekraczać pewnego czasu, żeby po prostu opowiedzieć w nasz sposób pewną historię, opowiedzieć ją po naszemu i gdyby, dajmy na to, podobny temat próbować poruszyć w teatrze, to wymagałoby od strony tekstu, no bo tym się zajmuję, na pewno radykalnych zmian i do uzupełnienia, bo, że tak powiem, dramat na żywo rządzi się swoimi prawami. No myślę, że tutaj w ogóle założenie było w ogóle narracji takiej niebezpośredniej, nie ma tutaj rozmowy właśnie, to no od razu był pomysł taki, że to będzie w takiej formie realizowania, że to znaczy narracja będzie taka z zewnątrz tego, więc tu musielibyśmy może wprowadzić trochę bardziej, no już zaczynam myśleć, jakbym to robił, ale faktycznie rozmowy z młodzieżą, autentyczne rozmowy z młodzieżą, które gdzieś tam byśmy sobie poplatali, no może jakiś miks pracy wideo, miks teatru. Natomiast ja cały czas jestem przekonany, że ten spektakl będzie w repertuarze Teatru Szekspirowskiego w nowej, bardzo ciekawej formie. To jest pierwsza produkcja online, jeśli mogę tak powiedzieć, taka pełnometrażowa właściwie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, więc ja też tutaj jesteśmy ciekawi właśnie tego, jaki będzie odbiór. Przyglądamy się. Na razie mówimy, patrząc na ilość wyświetleń od wczorajszej premiery spektaklu, że no, premiera została wyprzedana, widownia teatru została zapełniona po brzegi wręcz. Mamy nadzieję, że ten spektakl się spodoba, ale ja jako, że bardzo tęsknię za tym spotkaniem z widzami na żywo, oglądając go, nie ukrywam, wyobrażałam sobie, jak taki stacyjny spektakl, który podróżuje po różnych przestrzeniach teatru, mógłby się odbyć z widzami. Już kombinowałam, jak to dałoby się przełożyć, dlatego pozwoliłam sobie zadać takie pytanie, ale też chciałam Was zapytać, jak czujecie i jak myślicie, czy ta forma tworzenia i spotykania się online, ona jest za karę, czy ona ma szansę przetrwać i będziemy jednak wracać do niej mimo wszystko, kiedy już będziemy mogli mieć ten teatr tu i teraz w tej samej przestrzeni z widzem? Ona ma szansę przetrwać, tylko musi znaleźć swój język, swoją formę, swój sposób dotarcia do widzów, do publiczności, bo mamy już film, który też rządzi się swoimi prawami, który wymaga niesamowitych nakładów finansowych, organizacyjnych, technicznych, sprzętowych. Więc tak jakby pytanie, czy wtedy idziemy w tego rodzaju właśnie profesjonalizację filmową, czy próbujemy budować nową formę. Myślę, że zawsze bardziej interesującym jest budowanie po prostu nowej formy. Oczywiście wszyscy teraz jesteśmy trochę przymuszeni sytuacją do tworzenia rzeczy w taki, a nie inny sposób. Ale nie jest powiedziane, że tak jakby za chwilę to odrzucimy, kiedy wrócimy do życia na żywo. To znaczy ma to wszystko swoje uroki, ma to wszystko swoje walory i wydaje mi się, że wiele tych narzędzi, których nauczyliśmy się, które wykorzystujemy właśnie w tym roku, z nami pozostaną, bo one też są w stanie w dużej mierze też rozszerzyć ten świat, w którym funkcjonujemy. Tak, myślę, że pierwszy spektakl, który zrobiłem, to był dyplom w studium wokalno-aktorskim, nazywał się Ała Rzeczywistość i był o rzeczywistości wirtualnej. Jak myśmy zrobili ten spektakl, to wiele osób nie wiedziało w ogóle, co to znaczy pokłócić się na Facebooku z widzów. Bo to było paręnaście, no ładne lato, nie wiem, 8-9 lat temu.
Ja sam dokładnie nie wiedziałem, o czym młodzi ludzie opowiadają. Też no, trudno przewidzieć, co się wydarzy. Jedna ze scen była o tym, że ludzie zasypiali ze sobą, mieli włączonego Skype'a, ale ponieważ nie mogli być ze sobą blisko, to po prostu zasypiali dzięki temu medium. I to była forma bliskości. Słuchali nawzajem, jak głęboko oddychają, jak chrapią. Więc myślę, że trzeba dokładnie tak jak Sandra powiedziała, no, trzeba mieć pomysł na to. Mam nadzieję, że będzie to na tyle oswojone, że będą widzowie takiego teatru, bo na pewno z Piotrem byśmy chcieli takie rzeczy robić w przyszłości. Myślę, że będzie moment jednak tego, żeby wrócić do żywego widza. Ja też tęsknię za widzami. Tęsknię, żeby z kimś zatańczyć na przykład na imprezie. Myślę, że nie tylko ja. Tak samo tęsknię do tego, żeby powiedzieć coś do widza i usłyszeć reakcję albo jakieś tam westchnienie, albo oddech, albo śmiech, co uwielbiam. Natomiast no, ta forma będzie istniała, będzie tak jak w naszym życiu. Myślę, że już wiele spotkań będzie się odbywało online. Już na przykład castingi mogą się tak odbywać od dłuższego czasu aktorów, bo jest tu bardzo duże udogodnienie. Ja na przykład takiego aktora z Trójmiasta, który ma 300 kilometrów do naszej Mekki aktorów, do Warszawy, gdzie jest więcej pracy. No i tak samo będzie z teatrem. Mam nadzieję, że następne premiery będą już ogólnoeuropejsko-światowe. Takie piękne podsumowanie. Można by powiedzieć, że nic w przyrodzie nie ginie. To tak jak obecna sytuacja udowodniła, że niektóre rzeczy w urzędzie da się załatwić bez wizyty w urzędzie i mamy nadzieję, że to tak zostanie, to tak można właśnie powiedzieć o formach sztuki, tak? Narodziły się nowe i w tym momencie myślę, że jest jeszcze troszeczkę za wcześnie, żeby diagnozować pewne rzeczy, ale wiemy, że ta forma jest pomiędzy teatrem, nie jest ani teatrem, ani filmem, choć te dwie rzeczy są jej składowymi i trudno dzisiaj powiedzieć jakby co dokładnie będzie jej domeną tej formy i kto ją kiedyś wykorzysta, ale na pewno można powiedzieć, że znajdzie się ktoś, kto będzie tego potrzebował i upatrzy w tym dla siebie jakąś okazję. Być może będzie to ktoś, kto będzie potrzebował na tyle abstrakcyjnej przestrzeni, żeby zwrócić uwagę może na treść, bo abstrakcjonizm i tej Werony, która została wykreowana i tej formy, która się narodziła z połączenia filmu i teatru, zwraca dobitnie uwagę na samo meritum sztuki, na jej wartość merytoryczną. I ktoś to na pewno kiedyś wykorzysta, będzie miała to pomysł. No tak się przeciera szlaki, no. Tak się przeciera szlaki. Bardzo mi się to podoba. Ja myślę, że wiele szlaków przetarliście tym spektaklem. Też tutaj wielkie ukłony za zdjęcia i montaż oczywiście. Filip Ignatowicz, Michał Śmierzchalski. Myślę, że... No, Filip jest wykładowcą na SP, wykłada na malarstwie, ale zajmuje się filmem, więc jakby to nie bierze się znikąd, tak? Jak Peter Greenaway. Tak, no to była też duża inspiracja nasza. Tak, znowuż inspiracja taka początkowa właśnie no, architektury, filmu, połączenia sztuki. No, na pewno jest to dziedzina, jedna z dziedzin, która będzie się rozwijać. Piotr jest wybitnym artystą w tej dziedzinie, więc no, to nie jest jakieś przypadkowe to, co tu się tam wydarzyło, tak moim zdaniem. Jeśli chcecie coś dodać jeszcze, czego o czym nie powiedziałam, co jest ważne, to bardzo proszę. Nie mamy póki co i myślę, że dotrą być może do nas później jakieś, bo tak się zdarzało, pytania od naszych słuchaczy. Ja tylko widzę na bieżąco, że sporo osób z nami jest na tym spotkaniu, ale musimy powoli kończyć, bo tak jak sami powiedzieliście, formy online nie znoszą zbyt długiego czasu. Więc jeśli chcecie coś dodać, to bardzo proszę. Rozumiem, że może nie wyczerpaliśmy, ale poruszyliśmy wszystkie ważne tematy. Tak. Mnie bardzo cieszy.
Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie i dziękuję za ten spektakl. Obejrzałam go póki co 3 razy, ale czuję, że jeszcze nie wszystko widziałam, nie wszystko wiem. I to jest spektakl, do którego się chętnie wraca, żeby myśleć i patrzeć, i żeby i on tak bardzo dobrze towarzyszy, wiecie? To też jest bardzo na plus, bardzo duża zaleta czegoś, co jednak oglądamy w zaciszu własnego domu. Do zobaczenia, pozostaje mi powiedzieć, do zobaczenia wkrótce na żywo, nie na ekranie. Korzystając z okazji, życzę Wam zdrowia i wszystkiego, co najlepsze, i dużo cierpliwości na cały nadchodzący nowy rok. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ten spektakl nie będzie ani łączył, ani dzielił, tylko dawał przestrzeń. To jest dla mnie ważne. Dawał przestrzeń po prostu i mam nadzieję, że przynajmniej po tych głosach, które teraz są, że on nie dzieli, nie poszukuje jakiejś nie wiadomo jakiej łączności, żebyśmy mieli jeden pomysł na świat, tylko daje przestrzeń ludziom do tego, żeby mogli się realizować. Tak bym chciał bardzo. Wszystkiego najlepszego, właśnie tego Wam życzę w przyszłym roku i naszym widzom. I cieszę się, że w ogóle mogliśmy to zrobić i w tak trudnym czasie. Także dziękuję za propozycję Teatrowi Szekspirowskiemu i mam poczucie, że wykonania zadania. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i dziękujemy wszystkim, którzy z nami byli i do zobaczenia wkrótce. Oczywiście zapraszam na platformę Shakespeare Online, na stronę on.teatrszekspirowski.pl, gdzie znajdziecie wszystkie wydarzenia w ramach Teatrów Europy i Świata online oraz wszystkie poprzednie związane ze sztukami Szekspira. Dołącza teraz do nich Romeo i Julia oraz nasze spotkanie, do którego też będziecie mogli wracać. Do zobaczenia.